chwilę rozpocznie się piąta jubileuszowa Arena Kobiet. Emocje są niesamowite. Jestem z organizatorkami konferencji. Dziewczyny, co możemy zobaczyć na Arenie Kobiet? Co się za chwileczkę będzie działo? Za chwilę trzy bloki tematyczne. Kobiecy biznes, kobieta i prawo oraz mój kawałek kobiecości. W trzech blokach tematycznych spotkamy się dzisiaj z Katarzyną Dujanowicz, specjalistką do spraw szkoleń, z panią Karoliną Górską, panią prawnik, oraz z gościem specjalnym Anią Powierzą, aktorką i pisarką. Ponad 400 szczecinianek i mieszkanek regionu szczecińskiego przyjechało do Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego na spotkanie z prelegentkami, wystawcami i organizatorkami 5. Areny Kobiet. Pierwszych 300 pań, które pojawiły się w Auli, otrzymało powitalny prezent od strategicznego sponsora imprezy Foods by M. O innych prezentach powiemy później, a to z kim można było spotkać się tego dnia, zobaczcie sami. Szczeciński oddział firmy Aviva, Nationale Nederlanden, Superfarm Poland, Mary Kay, Oceanic, Biuro Oriflame Szczecin, Salon Blanco Negro. To tylko niektórzy z wystawców, którzy Arenie Kobiet towarzyszyli już nie pierwszy raz i których zapewne zobaczymy także w kolejnych edycjach. Nowością, którą można było obejrzeć na stoiskach, były produkty hiszpańskiej marki kosmetycznej Esdor. Marka Esdor została partnerem 5. jubileuszowej konferencji Arena Kobiet. Co spowodowało, że zdecydowaliście się właśnie wziąć udział? Zdecydowaliśmy się dlatego, że marka Esdor jest to marka dedykowana przede wszystkim kobietom. Marka, która jest dosyć specyficzna, bardzo innowacyjna. Marka, której wprowadzanie na rynek, a jest to marka młoda na naszym rynku, wymaga edukacji, wymaga przekazywania informacji na temat procesów starzenia, jak one przebiegają. Właściwie bez znajomości przebiegu fizjologicznych procesów starzenia trudno zrozumieć markę i trudno zrozumieć jej działanie. Stąd dlatego jesteśmy tutaj. Część wystawców, także Esdor, przygotowała na swoich stoiskach konkursy, w których brać udział mogły wszystkie uczestniczki areny. Wręczanie nagród wygranych w tych konkursach zajęło wbrew pozorom sporo czasu. To jeszcze jeden powód, dla którego warto było wziąć udział w, przypomnijmy, bezpłatnym wydarzeniu. Arena Kobiet to obecnie największa w Szczecinie konferencja zorganizowana przez kobiety dla kobiet. Organizator kobietowo.pl, czyli Nina Kaczmarek i Anita Gałek, postawiły na tematykę nie tylko uniwersalną, ale także przede wszystkim przydatną w życiu codziennym, osobistym i zawodowym. Stąd panele konferencji to Kobieta i biznes, Kobieta i prawo oraz Mój kawałek kobiecości. Praca, pasja i wiara mogą prowadzić do spełnienia zarówno zawodowego, jak i osobistego. O tym opowiadała pierwsza prelegentka 5. Areny, Kasia Dujanowicz, na co dzień zajmująca się szkoleniami biznesowymi. Pani Kasiu, jest Pani jedną z prelegentek 5. jubileuszowej Areny Kobiet. Prowadziła Pani prelekcję na temat kobiecy biznes. Więc jaki jest ten kobiecy biznes? Kobiecy biznes jest przede wszystkim delikatny i wrażliwy. Na pewno jest oparty na wartościach. Natomiast ta delikatność i miękkość nie oznacza, że kobiety nie są zdeterminowane, nie są konsekwentne i nie realizują do końca swoich pasji. Więc jak myślę sobie o kobiecym biznesie, to jest połączenie siły, determinacji, planu, ale też takiej wrażliwości, miękkości jako wartości, którą potrzebują nie tylko kobiety, ale w ogóle świat. A jak kobieta czuje się nie tylko w świecie biznesu, ale przede wszystkim prawa? Radca prawny Karolina Górska z Kancelarii Radców Prawnych Barczy-Domańska udowodniła, że doskonale. Jak to jest z tą kobietą w świecie prawa? No, muszę powiedzieć, że chyba coraz lepiej. Jest, jeżeli chodzi o kobiety, które są prawnikami, jest nas coraz więcej i dajemy sobie radę, dobrze się w tym odnajdujemy. Także ja myślę, że całkiem dobrze nam jest. Ale żeby szło jeszcze lepiej, warto o prawie wiedzieć całkiem sporo, zwłaszcza jeśli aktywnie korzysta się z aparatu fotograficznego i mediów społecznościowych. Druga prelegentka uczestniczkom opowiedziała więc o tym, jak walczyć z hejtem, o ochronie danych osobowych i ochronie wizerunku. Na przykład gdzieś mamy zebranie osób, które prowadzą działalność gospodarczą z branży turystycznej i w tej
tym momencie tutaj robimy zdjęcia, tak, to jest prezes jakiegoś stowarzyszenia, no to nie potrzebujemy od niego zgody, bo w danym momencie wykonuje swoją czynność, tak, jest osobą powszechnie znaną jako prezes tego stowarzyszenia i wykonuje czynności zawodowe. Ja bym Panią teraz zrobiła zdjęcie i udostępniła, to jest po prostu, nie będę potrzebowała tego, żeby każdy z Pani wychodzić i się pytać, przepraszam, czy mogłabym udostępnić zdjęcie, bo Panie będą szczegółem całości. Inna byłaby sytuacja, gdybym podeszła do jednej konkretnej Pani, tak, a przy okazji udostępniła jeszcze imię, nazwisko i na przykład funkcję, jaką pełni, no to wtedy już mamy tutaj też kwestię ochrony danych osobowych i tutaj bym potrzebowała zgody takiej osoby. Głównym gościem Piątej Areny Kobiet część uczestniczek miała okazję spotkać się nie tylko w dniu imprezy, ale też dzień wcześniej. Co więcej, nie tylko spotkać się, ale zasiąść przy wspólnym stole przy kolacji w restauracji Słody Multitap & Bistro i porozmawiać niemal w cztery oczy. Aktorka i pisarka Anna Powierza wystąpiła w bloku Mój kawałek kobiecości. Podczas areny promowała też swoje książki poświęcane odchudzaniu i insulinooporności. Uczestniczkom opowiedziała swoją historię o podstępnej i trudno wykrywalnej chorobie i problemach natury osobistej i zawodowej, które z niej wyniknęły. Na piątej jubileuszowej arenie kobiet występujesz jako gość specjalny z prelekcją Insulinooporność i co dalej? Mój kawałek kobiecości. Wiesz co, bardziej z prelekcją jak schudnąć, gdy dieta nie działa, bo tak na dobrą sprawę, zanim ktoś się dowie, że ma insulinooporność, to przeważnie ma problem ze zrzuceniem wagi, jest na diecie, często ćwiczy i to po prostu nie działa. I to jest taki pierwszy sygnał, że coś jest nie tak. Insulinooporność i zdiagnozowanie tej choroby jest następnym krokiem do celu i do szczęścia dopiero. Czyli obserwować siebie, próbować najpierw diety? Od czego zacząć? Od wizyty u lekarza tak naprawdę. Tak Bogiem a prawdą, to otyłość to jest choroba i to wynika nie dlatego, że my coś robimy nie tak, tylko dlatego, że nasz organizm funkcjonuje nie tak. I tak samo jak złamiemy nogę, no to nikt przy zdrowych zmysłach sam jej sobie nie próbuje składać, ani sam się leczyć, tylko idzie do chirurga, który mu po pierwsze zakłada prawidłowy opatrunek, a po drugie daje jeszcze leki. I z otyłością jest identycznie. To jest dysfunkcja naszego organizmu, którą oczywiście musimy wspierać odpowiednią dietą i stylem życia, ale bardzo często w zaawansowanych stadiach choroby okazuje się, że to jest w ogóle niewystarczające i bez farmakologii na przykład się nie obejdzie. A jak to się stało, że postanowiłaś swoimi doświadczeniami podzielić się w książce z czytelnikami? No właśnie tak, ważyłam 100 kilo, byłam na diecie prowadzonej przez jednego z lepszych dietetyków w Warszawie, z którym się współpracowałam zresztą od lat. Całe życie zdrowo się odżywiałam i całe życie uprawiałam sporty, więc wydawało mi się, że to, że utyłam w ciąży do takiej ilości kilogramów, nie jest żadnym problemem, bo schudnę w chwilę moment. No i po roku zmagań okazało się, że jestem ciągle w tym samym miejscu, schudłam zaledwie kilka kilo, mimo tego, że miałam żelazną wręcz konsekwencję i w ćwiczeniach, i w diecie. No i to był dla mnie taki sygnał pierwszy, że być może, znaczy pierwszy, taki już bardzo znaczący, że coś jest nie tak i coś to po prostu się dzieje poza moim zasięgiem. I nie ukrywam, że zaczęłam szperać w literaturze medycznej. Przeczytałam chyba wszystkie możliwe artykuły i książki dostępne na polskim rynku na ten temat. No i okazało się, że jest choroba, która się nazywa insulinooporność, a żeby było śmiesznie, jest to choroba, która jest mało popularna, nieznana przez lekarzy i jej nie diagnozują, natomiast nieleczona, no oprócz tego, że do otyłości, to prowadzi do bardzo niefajnych konsekwencji, do wielu ciężkich chorób na cukrzycy i wręcz raku kończąc. Powodem insulinooporności, to jest w tej chwili choroba zaliczana przez lekarzy do chorób autoimmunologicznych, ale jest to choroba dietozależna. I do chorób dietozależnych oprócz insulinooporności należy też cukrzyca i raki. Lekarze alarmują, że w tej chwili mamy epidemię takich chorób, które wynikają niestety z tego, co i jak jest. Na miejscu można było kupić książki Anny Powierzy, chwilę z nią porozmawiać, otrzymać dedykację albo zrobić sobie selfie, ale także wspólnie poćwiczyć. Zmieniamy dźwięki i wydech.
Wdech jedną dziurką od nosa, zmieniamy dziurki i wydech. Piąta jubileuszowa Arena Kobiet już za nami, na świeżo. Drogie panie, jakie emocje, co się działo? No emocje wielkie, cieszymy się ogromnie, jak chyba z każdej areny. I na każdej arenie emocje faktycznie są bardzo duże. Cieszy nas ten tłum, który widać za naszymi plecami. Także myślę, że jesteśmy obie zadowolone. A co było takiego co najbardziej panie zapamiętały? Co wzruszyło może? Myślę, że wzruszyła nas frekwencja, jaka dzisiaj dopisała i to, że są panie, które wracają, przyprowadzają ze sobą swoje koleżanki, mamy, ciocie, babcie, niekiedy córki. I to jest takie budujące dla nas, bo wiemy, że jest potrzeba na to i wiemy, że będziemy działały dalej, że będziemy to tworzyć. No i na pewno partnerzy, bo z areny na arenę jest ich więcej, stąd też zmiana miejsca na Uniwersytet Szczeciński, żeby wszystkim było wygodnie. Piąta arena już za nami i pozostał pewien niedosyt, więc co dalej, kiedy następna, co planujecie? No szóstka planowana jest w listopadzie. Kto dokładnie na nią przyjedzie, jeszcze nie zdradzimy. Na pewno nie będzie mniej atrakcyjna niż piątka, a robimy wszystko, żeby do dziesiątki, którą też już planujemy, no te gwiazdy były jeszcze bardziej ciekawe, jeszcze bardziej upragnione przez naszych szczecinian, chociaż no obecność Ani Powierzy na tej arenie była dla nas, jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i ogromną laurką dla tego, co robimy. Ale cieszymy się, że jest niedosyt, bo cieszymy to dla nas dobra informacja. I już zapraszamy na następną? No zapraszamy, jasne, że zapraszamy. Oczywiście.